Jestem w tej chwili na ulicy Kukułek w Sosnowcu. Jadę w kierunku skrzyżowania z ulicą 11 listopada. Tutaj mam zwężony odcinek drogi, na którym muszę ustąpić pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka. A jeszcze tutaj dodatkowo mamy samochód zaparkowany. No i ja oczywiście pojadę tutaj w lewo, bowiem ta droga, ta ulica Kukułek po latach zyskała na nowo możliwość skrętu w lewo w ulicę 11 listopada w kierunku Zagórza. Dawno, dawno temu taka możliwość tutaj była, później tej możliwości nie było, podejrzewam, że ze względów bezpieczeństwa. Obecnie po remoncie ulicy Kukułek znowu ta możliwość jazdy w lewo tutaj powróciła, no i ja właśnie jadę w lewo, lewą mam wolną, prawą mam wolną i wyjeżdżam, zwróćcie uwagę, bezkolizyjnie na lewy pas. Tutaj nie ma prawa być żadnego pojazdu, więc jeżeli ustąpię lewej i nie mam żadnych pojazdów z prawej strony na lewym pasie, to mogę sobie spokojnie wyjeżdżać. Tutaj oczywiście rozstawiałbym się odpowiednio na kolejne pasy, w zależności od tego, gdzie na skrzyżowaniu z ulicą Dobrzańskiego chciałbym jechać. Natomiast przywrócenie tego lewoskrętu spowodowało bardzo ciekawą i śmieszną zarazem sytuację w ciągu ulicy 11 listopada, bo pewnie kojarzycie to miejsce z tym slalomem. Zwróćcie uwagę, jeżeli jadę ulicą 11 listopada, minąłem skrzyżowanie z Hubala Dobrzańskiego, no i tutaj musimy pojechać takim slalomem. Jeżeli jesteśmy na lewym pasie, zmiana pasa i chcąc jechać prosto, wyjeżdżam znowu w lewy pas, bowiem prawy jest tylko i wyłącznie do skrętu w prawo w ulicę właśnie Kukułek. Czy potrzeba, czy nie potrzeba, jest to na pewno w pewien sposób śmieszne, natomiast jest to rozwiązanie, które myślę wpływa na to, abyśmy jednak przez to skrzyżowanie z ulicą Kukułek przejeżdżali po prostu wolniej. I taki był zamysł. Natomiast fajnie by było, gdyby ta powierzchnia wyłączona z ruchu, która powoduje to, że robimy tego zygzaka, że tym zakolem takim jedziemy. Myślę, że tam powinien się znaleźć jakiś separator ruchu. Być może nawet jakaś zapora po to, aby tak naprawdę przez tą powierzchnię wyłączoną z ruchu pojazdy nie przejeżdżały, bo na tą chwilę, w mojej ocenie, to miejsce jest po prostu zwyczajnie niebezpieczne. I sytuacja, można powiedzieć, jest podobna. Zwróćcie uwagę, jeżeli jedziemy do ulicy Kukułek od ronda Żołnierzy Wyklętych. Tutaj również mamy zwężkę do jednego pasa, mamy przejście dla pieszych, czyli właśnie taki separator ruchu, jak tutaj by tam wystarczył. No i chcąc jechać w ulicę Kukułek, zajmuje lewy pas. Jeżeli chciałbym jechać w kierunku Zagórza od ronda Żołnierzy Wyklętych, byłbym na pasie prawym. Tego lewoskrętu w Kukułek również tutaj przez lata nie było. Jadąc w lewo, oczywiście muszę ustąpić pojazdom sprzeciwka. Przed pojazdami na ulicy Kukułek mam pierwszeństwo, tam jest droga wolna. I od tej strony, na tym zwężonym odcinku, to ja mam pierwszeństwo, natomiast upewniam się, że ktoś w ten zwężony odcinek już nie wjechał. Jeżeli tam byłby pojazd, to korona z głowy mi absolutnie nie spadnie. Taki pojazd puszczając.